Chcesz dodać tu widzom? Nie miałem możliwości niestety się wypowiedzieć. Organizator mnie nie dopuścił do głosu. A chciałem tylko powiedzieć, że my dzisiaj byliśmy z trzema gaśnicami w restauracji, która przypomina burdel, gdzie obrażają Matkę Bożą, gdzie figury Matki Bożej są na stolikach z alkoholem, na półkach z alkoholem. Weszliśmy do restauracji 5 osób z trzema gaśnicami. Jako ostrzeżenie i upomnienie, że kpienie sobie ze świętości z Matki Bożej jest dla nas obrażanie naszych uczuć religijnych i że są na dobrej drodze do, krótko mówiąc, do śmierci duchowej, czyli nie będą zbawieni, a nam zależy na ich zbawieniu. Wierzący, niewierzący, ale dokonują wobec nas zbrodni, obrażają nas przede wszystkim. Najbardziej był agresywny, wytatuowany człowiek, który się przedstawił, że jest wierzący, ale że jest islamistą. Jak mu pokazałem szalik palestyński Arafatkę, to dziwnie jakoś, że to go obraża. Nie wiem, to już czegoś tu nie rozumiem. Ale ostrzegliśmy cały ten personel. W większości to są Polacy, którzy pracują, bo nie mają do kogo. Menadżer tej restauracji powiedział, że nie powie mi, kto jest właścicielem. No ktoś go chyba zatrudnił, prawda? Ale nie jest w stanie go mi powiedzieć, kto jest właścicielem. Obsługa jest polska i podejrzewam, że to są nasze dzieci ochrzczone, ale są wciągnięte do plucia jakby no i deptania godności naszej, przede wszystkim Matce Bożej. Postawiliśmy te gaśnice na kontuarze, na barze po prostu, żeby wiedzieli, że to jest ostrzeżenie. I co ciekawe, menadżer tej restauracji powiedział, że te figury, które tam stoją, nie są poświęcone, słuchajcie, czyli nie obrażamy ich. Figury nie są poświęcone, że są tylko jako dekoracje, czy jako postumenty, czy nie podlegają pod paragraf obrażania nas, krótko mówiąc, nie możemy ich ścigać prawnie, bo to są tylko figurki, przedmioty, bo nie są poświęcone. No, gratuluję świadomości, bo nie jeden katolik nie wie o tym, że istnieje coś takiego, że musi być poświęcone przez kapłana sprzęt liturgiczny, żeby go w jakiś sposób czcić. Co jest ważne? Nam się pluje w twarz, a w zamian daje się obce nam kulturowo-religijne symbole. No, Chanuka. Przypomnę, jest to symbol zbrodni na Grekach. Wymordowali Greków, później wymordowali Persów i czczą Purim. Wymordowali nas w ramach NKWD w Katyniu i też sobie święta urządzają. Zrzucają to na Ruski, że to Ruscy zrobili, tak? Rosjanie. Przypomnę, kto był w NKWD, ilu Rosjan wymordowali. W Katyniu jest na przykład ponad 41 tysięcy grobów. I także właśnie oficerów rosyjskich. Kto kogo mordował? I tak po kolei, rewolucje antyfrancuska, bo nie powiem, że to jest rewolucja francuska, meksykańska rewolucja, bolszewicka i tak dalej, i tak dalej. No i teraz depopulacja. ZWID-19. I teraz umieramy na tak zwaną, jaką chorobę, Hania? Na jaką chorobę odchodzimy? No jak to nie wiesz? No? Naglica! Na naglicę! Nie wolno nam wymienić innego. Sławek, dwa słowa jeszcze proszę, można. Proszę. Że być albo nie być, to jest Chrystus Król. Jest. I może Polski. Polski, Chrystus Król Polski. I jakby trochę żeśmy o tym zapomnieli, choć o ten afisz był, który to sygnalizował. Jakby. To znaczy była autopromocja, bo widzieliśmy. Ale tu jest takie, można to odczytać, część tego aktu intronizacji tutaj tak na krótko jakby tego. Tak, żeby poszło w świat. Śmiało. Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte, nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym narodem.
żyjącym w ojczyźnie i na świecie. Z jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Kraków, pakiet 2016. Bliżej kamery tutaj do kolegi Sławomira. O, światło dobrze. To nie było organizacji. No nie było, to Według Rozalii Celak objawienia musi być warunek. Polski rząd i polski episkopat. Jak na razie nie widzimy tego. Natomiast oddolnie my każdy z nas przyjmuje Pana Jezusa w naszym życiu. Ale tam nie było. Prawo, A w kościele Dziwisz witał się z masonem. Wyszedł z orszaku i się witał z masonem. To w internecie widział. Dobrze, my musieliśmy stać na tym płocie. Jeśli chodzi o kardynała Dziwisza, to z nie jednym masonem się witał i nie tylko on, bo w Castel Gandolfo były częste spotkania. Mi chodzi o to, że wyszedł z orszaku. Ale wracając tu, co się tutaj dzieje. Słuchajcie, nas nie interesuje, że się posłowie tutaj reklamują. Bracie Januszu, dziękuję Ci, że na końcu udało się nam do meritum dotrzeć, bo no tutaj była autopromocja, wiemy. To jest być albo nie być. Natomiast my się domagamy prawa naturalnego, Bożego, oparte prawo moralne, gdzie wszystko inne ma być dostosowane do tego prawa, bo inaczej staniemy, będziemy się zżerać po prostu, będziemy ze sobą. Zobaczmy, co tutaj planują zrobić. Co się dzieje w Sejmie obecnie? PiS, Platforma, PiS, ping-pong, gryzą się, trzecia grocha, czwarta, homoseksualiści. Mamy się żreć, mamy się mordować, gryźć. Żeby nas okradli w tym czasie. A w tym czasie, powiedz mi, co robił złodziej na wsi, bo to jest ciekawie. Bracie Sławku, możesz wiesz, ale tu. Jak gospodarza okraść i miał psy, to mu gnota rzucali, żeby się gryźli. Tak jest. Wtedy gospodarza okradali. To jest dzień dzisiejszy, na to wracają uwagę. A złodziej krzyczy łapać złodzieja. Pozdrawiamy tych, którzy siedzą ponoć na Białołęce, pana Kamińskiego i pana Wąsika. Na naszym żołdzie oczywiście, słuchajcie, za nasze pieniądze tam siedzą, ale już dawno powinni siedzieć nie tylko oni. Kochani, jakbyśmy taki chcieli rozliczyć, słuchajcie, tych, którzy rozkradli Polskę, więzień by zabrakło w Polsce, naprawdę, zabrakłoby. Trzeba tworzyć obozy pracy dla nich, resocjalizacji, bo dać im szansę, żeby się nawrócili. Słuchajcie, my dzisiaj upominaliśmy obsługę restauracji, gdzie nas obrażają. Naszą godność, Matki Bożej szargają, ale z miłością, z troską o tą młodzież, bo biorą ludzie, często są przymuszani w wojsku, w policji. Pozdrawiamy naszych policjantów, policjantki, straży miejskiej, tych, którzy nie dają mi się skłócić. Polska racja stanu. Pięknie. Razem myślmy, co jest razem dobre. Działajmy. Co jest dla nas dobre? W naszym interesie. Tak jest. Czy katolik, czy niewierzący mamy takie same potrzeby i takie same często aspiracje. Chcemy utrzymać nasze rodziny, ale w zgodzie, w miłości, dobrobycie, dobro i piękno. To nas powinno też łączyć. Ci, którzy nie mieli przykładu wiary w domu, bo nie można kogoś na siłę nawracać, ale to, co my otrzymaliśmy. Tak, ale nic, nie wolno nikogo zmusić. Musi się człowiek sam przekonać do wiary, do zasad. Polska dzięki temu, że przyjęła chrześcijaństwo, tak się rozwinęła, ale niestety obsiedli Kościół ci, którzy robią biznes na Panu Bogu. Trzeba ich pogonić, jak Pan Jezus pogonił ich w świątyni, tych kupców, którzy zrobili, co, jak powiedział Pan Jezus wtedy? Zrobiliście ze świątyni jaskinie zbójców. Pięknie. I tak się dzieje. Jeszcze raz i porządek zrobił. Pogonić. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja dziękuję. Zawsze i wszędzie.